Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w końcu nadszedł ten dzień, w którym będziemy otwierali megaboksy tak długo, aż wymaksujemy sobie nową zadymiarę Bell. Więc mój drogi przyjacielu, klikaj w tym momencie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie nowego Star Powera oraz gadżeta. Ja nie mam zamiaru w dzisiejszym odcinku wydać 300 zł znowu na gemy, żeby cokolwiek odblokować, więc no pomóż, jeżeli jesteś kumplem. Powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż odblokujemy nowy gadżet na Bell, ponieważ ten gadżet jest przekozacki. Są to niewidzialne sidła, które jeżeli oponent wejdzie, zadają mu 500 punktów życia. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się podrolować graczy i kogoś w ten właśnie oto sposób pokonać. A dzisiejszy odcinek jest stworzony we współpracy z marką Realme i maksowanie nowego zadymiarza odbędzie się na nowym telefonie Realme 8, którego premiera w Polsce miała miejsce 8 kwietnia 2021 roku. Jest to telefon wpasowany w średnią półkę cenową i powiem wam, że stosunek ceny do wydajności i do jakości jest naprawdę obiecujący. Więc pozwólcie, że teraz zaprezentuję wam ten telefon. Telefon jest naprawdę mega cienki i waży tylko 177 gramów. Faktycznie leciutki. Wyświetlacz 6,4 cala o rozdzielczości Full HD Plus oraz technologii Super AMOLED. Jest bardziej energooszczędny, oferuje dużo lepsze kąty widzenia i lepiej nasycone kolory. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o smartfonie w segmencie do 1000 zł, gdzie wciąż dominują ekrany LCD. Realme 8 posiada super procesor MediaTek Helio G95. Oferuje naprawdę bardzo dobrą wydajność, wystarczającą m.in. do swobodnego grania na smartfonie, w również najnowsze tytuły mobilne. Poczwórny aparat o rozdzielczości 64 MB. Pikseli, który robi wyraźne zdjęcia z naturalnymi kolorami, za tą cenę moim zdaniem jest naprawdę mega kozakiem. Duża bateria o pojemności 5000 mAh pozwoli wam grać wiele godzin w wasze ulubione gry mobilne, a system ładowania Dart Charge 30W pozwoli nam naładować telefon od 0 do 100% w zaledwie 65 minut. A teraz przejdźmy do najważniejszej informacji, czyli do ceny. Ile taki telefonik może kosztować? Taki telefon będzie dostępny w dwóch wariantach cenowych. Jeden z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Oraz w drugim wariancie 6 GB RAMu i 128 GB pamięci wbudowanej za cenę 999 zł. Realme 8 można kupić w Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, XCOM, Morelenet, Empik, Computronic oraz Sferis.pl. Dostępny również na Allegro oraz w partnerskich sklepach online RealmeShop.pl i sklep Realme.pl. Więcej informacji na temat tego telefonu znajdziecie w linkach, które znajdują się w opisie tego filmu. Zapraszam wszystkich serdecznie do sprawdzenia telefonów Realme, a teraz przejdźmy do maksowania nowej zadymiary. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i może na samym początku zacznijmy od maksowania naszej kozackiej zadymiary Bell. Więc wejdźmy sobie od razu w karnecik i zobaczmy, co nam tutaj zostało, ale nie w tym sezonie do otwarcia, tylko w poprzednim. Mamy, jak widzimy, mega boxa, mamy też jakieś chyba punkty mocy, czy są jakieś tutaj punkty mocy po drodze? Chyba punktów mocy już nie ma, bo wszystkie wykorzystałem, więc wróćmy sobie do bieżącego sezonu i, moi kochani, wykorzystajmy punkty mocy, które tutaj mamy, bo bez sensu by było teraz nie wsadzić punktów mocy, a otwierać skrzynki, bo wtedy by nam wypadały punkty mocy, a później z tych punktów mocy, które nam zostały w karencie, nic byśmy nie zrobili, byłyby po prostu bezużyteczne, ale już mamy dwa pakieciki wciśnięte w belkę, kolejne punkty mocy, coś mi się wydaje, że jest szansa, aby ze wszystkich punktów mocy ją wymaksować, więc obejdzie się bez otwierania skrzynek. Skrzynki będziemy dopiero otwierali wtedy, kiedy będziemy potrzebowali wydropić nowy Star Power oraz gadżet. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, byczku, no to strzelaj łapkę w górę, no bo każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie nowego gadżeta, więc Beniu, liczę na ciebie. Ile tych punktów mocy jeszcze? 500 zostało. To może tak, zobaczmy, ile mi brakuje. Ulepszmy ją sobie. Poziom 5, 6, 7, 8 i brakuje nam 250, a ja źle to przekalkulowałem. Moi drodzy, bardzo źle to przekalkulowałem, ponieważ teraz musiałbym wydać ten pakiet 500 punktów mocy. Chyba gdzieś jeszcze były? Nie. Dwa razy 500 punktów mocy. Ja sobie te punkty mocy zostawię na naszego nowego zadymiarza, który się pojawi już niebawem, a będzie nim Squeak, więc cofnijmy się do poprzedniego sezonu i otwórzmy megaboxa. Babkę zostawiłeś? No to otwieramy megaboxa. Let's go! I moi drodzy, mamy to 3 przedmioty, jest coś, 120 punktów mocy, gadżet, no i dziękuję bardzo, widziałeś, twoja łapka pomogła i uwaga, przy okazji co? Gadżet do Stew, wow, coś pięknego i o to chodzi, moi drodzy, dziękuję za łapeczki w górę, to może teraz cofnijmy się jeszcze raz na koniec karnetu zadymiarskiego i, moi kochani, otwórzmy sobie big boxy. Bo z big boxów szybciutko sobie wykoksimy pointsy do belki. Ile brakuje? Czy ona jest na maksie? Tak, już mamy bel na poziomie maksymalnym i ulepszamy na poziom
8, przepraszam, 9, pięknie. No to teraz, moi drodzy, jeszcze raz łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś. I zobacz, co się teraz dzieje, przyjacielu. Odpalamy megaboksy, odpalamy megaboksy, a tych megaboksów jest naprawdę bardzo dużo. Uwaga, pierwszy megaboks. I czy będzie? Star Power? Boom! Niestety nie, tylko 600 golda. Kolejny megaboks i uwaga, boom! To już był drugi megaboks, więc kurczę, słabiutko, dawaj kolejnego! Chyba się pogniewamy, moi drodzy. Duża skrzynka. Czwarty megaboks, albo piąty. No tylko bonusik, kurczę. Star Power jest nam potrzebny, dobra. Tych megaboksy na razie odpuśćmy, odpalmy sobie faktycznie big boxy, zjedziemy sobie do 20. Jeżeli nie wypadnie nic do 20, to po prostu nie będzie. Jest! Jest! Bell otrzymuje 25 potent tarczy za każdym razem, gdy jej elektropociski trafią w cel. W końcu! W końcu udało nam się odblokować Star Power i gadżet. Czas teraz przetestować nową zadymiarę. Na max levelu, na Star Powerze i gadżecie. I postarajmy się zrobić jak najwięcej fragów. Raz, dwa, trzy i Jackie ucieka tu. Cztery! Piękny blind shot. Raz. Oła, koletka, wariatka. Nie zabiłem jej, tylko chłop ją jakiś mi porobił. Dobra, dajmy tu jedne sidła. Dajmy tutaj jeszcze jedne sidła. Czyli sobie wszystko zatrapujemy. Cały środek będzie nasz. Okej, okay. Zobaczymy, czy ktoś te sidła wejdzie. Miejmy nadzieję, że tak. Okej, okay, ktoś wpadł w moje sidła. Został spowolniony i dostał 500 damage'a. Tu? Patrz, padł w moje sidła, najgorzej search. No ten search już będzie miał kozacki level. Raz. O, ty cwaniaczku. Nie boisz się mnie w ogóle. Widzę. Raz. Ja cię tu, byniu, nie wpuszczę. Dwa. I trzy. Nie trafiam go. Ma już 4 power cubesy. Zostało 3 na 3. Ja z tym Surge'em. I tu Stew. Najgorszy jest ten Stew dla mnie, bo Surge to jest Ezy. Raz. Dwa. Trzy. I wjeżdżam w niego. 4. Leżysz. Naznaczam. Raz. Dwa. Trzy. Leżysz. Nie leży jeszcze. Pięknie. Chyba zrobiłem 5 fragów. Jak widzicie, Surge wpadł w moje sidła. Nie spodziewał się tego i to go niestety zgubiło, bo został spowolniony, a na końcu dojechany. Koks totalny, ale powiem wam szczerze, że chyba pokonać kogoś sidłami będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Tylko że tym razem, moi drodzy, zagramy sobie duoska z Byronikiem. Sandy dostał strzała, Bibi raz, Bibi dwa. Wow, to jeszcze jakiś jest kiełek, ale tu jest na... napięta atmosfera, tak bym mógł nazwać. Raz, dwa, trzy. Ja się teraz Bibi nie boję, bo mam tarczę i elo je robię. Okej, okay, jedne sidła. Kiełek, kiełek, kiełek leży. Drugi cube. Surge jeszcze dodał. Dostał, przepraszam. Kolejne sidła. Idealna mapka właśnie pod tą nową zadymiarę. Coś pięknego. Zrespił się mój ziomek. Gościu, jestem cię wkurzony, bo się szybko wyrżnąłeś. Spójrz na moją legendarną emotkę, co ja zrobiłem. Amber, Amber, Amber. Nie trafiłem 3 razy w Amber, naprawdę. Muszę troszeczkę jeszcze potrenować tą zadymiarę. Jeszcze nie wyczułem lotu pocisków. Piperką już z pewnością bym ją ściągnął, bo ten lot pocisku u Piperki jest o wiele, wiele szybszy. Dobra. Jestem po raz kolejny na ciebie, gościu, wkurzony, że muszę się tu kierować. Tylko tracimy power cubesy, innym wręczamy je. No i dobra. Cóż mogę rzec? Dziwny mecz. Byron nic mi nie pomógł, ale zagrajmy jeszcze raz i zobaczmy, czy faktycznie uda nam się kogoś pokonać z sideł. Od razu tu wjeżdżam w pierwszego oponenta. Siema, gościu. Raz, dwa, trzy. O, trzy! Dobra, zmroził mnie. 450 HP, więc muszę uważać na Lu, jak mam tak mało power cubesów. Pierwszy frag już jest. Byron, raz. Nie trafiłem. Raz. Mój Byron! O, ty panie pechamie, dobra. Okej, okay. 2 fragi. Miały być 3. No ale niestety chłop mnie tutaj zaskoczył. Dobra, obijamy go. Raz, dwa, trzy. Nie ma Gale'a. Trzeci frag. Mamy 4 power cubesy. Damage nam cały czas wzrasta. 3 zadymiarze. Mortisek. Raz. Raz. Dwa. Ona leży. Nie trafiłem jej. O kurczę. Siemka. To był mój 4 frag. I teraz tego Mortisa fajnie było porobić jakoś na sidła. Wpadł w sidła Morty. Jeszcze raz, dam mu szansę mordeczce, bo on tutaj coś za mocno świruje. On będzie chciał wjechać w te krzaki i będzie musiał wejść w sidła. Ja postaram się go obić pierw. Raz, pada z sidła. No i niestety nie dobijam go tym. Jeszcze raz, jeszcze jedna szansa, Mortis. Tym razem się wyłożysz w moich sidłach, naprawdę. Obiecuję ci to.
No chodź! No chodź tu, Marty, właśnie w te sidła! Wpadaj, wpadaj w sidła, wpadaj w sidła! Wpadł w sidła, ale niestety... Chyba albo się on uleczył, albo po prostu za szybko wbiegł w sidła i nie miał właśnie tej końcówki życia. Szkoda, ale generalnie wyszło bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka i powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie gra się na telefonie Realme 8. Nic się nie przecina, ekran jest naprawdę bardzo duży, więc do gier mobilnych jest idealny i powiem wam szczerze, że mogę go wam z całego serduszka polecić, bo tak naprawdę w tej półce cenowej nic lepszego na chwilę obecną nie dostaniecie. Także wbijajcie na stronę marki Realme, link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się za zamiarze, cześć!